Cześć, z tej strony Natalia. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o pocieszaniu, a właściwie o tym, dlaczego pocieszanie nie pociesza. Zazwyczaj, kiedy widzimy, że ktoś płacze, zwłaszcza kiedy płacze dziecko, mamy ochotę powiedzieć: nic się nie stało, wszystko będzie dobrze, nie ma powodu, żeby płakać, przecież to nic takiego, nie płacz i tak dalej. I jeżeli patrzymy na to z zewnątrz, czyli patrzymy na to z punktu widzenia osoby, która pociesza, wszystko wydaje się w porządku. No przecież to, co mówimy, jest krzepiące, budujące, pocieszające. Ale jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia tej drugiej strony, to już tak nie za bardzo to jest fajne. Przypomnijcie sobie jakąś bardzo trudną sytuację w waszym życiu i zastanówcie się, czy naprawdę, kiedy dajmy na to umarło wam zwierzątko, chcieliście usłyszeć, że nic się nie stało. Chcieliście usłyszeć, że wszystko będzie dobrze. Chcieliście usłyszeć tego typu rzeczy. Jeżeli się na tym naprawdę głęboko zastanowicie, to pewnie dojdziecie do wniosku, że no niezupełnie to jest to. Że w momencie, kiedy jest mi bardzo źle, jestem skupiona nie na tym, co będzie w przyszłości, nie na tym, co obiektywnie się zdarzyło. Kiedy człowiek jest smutny, a zwłaszcza kiedy dziecko jest smutne, ono jest bardzo, ale to bardzo mocno zakorzenione w tu i teraz. Ono teraz odczuwa smutek. Smutek nie jest emocją, która sprzyja patrzeniu w przyszłość. Smutek jest czymś, na czym koncentrujemy się w tej konkretnej chwili, tu i teraz. I nie chcemy usłyszeć, jak będzie kiedyś. Chcemy, żeby ktoś był z nami tu i teraz, w tym naszym smutku. To, co może nam pomóc, to bycie dostrzeżonym i zaakceptowanym w tym, co jest w nas w tej chwili. A już na pewno nie chcemy od nikogo słyszeć, żebyśmy przestali się smucić. To nie jest tak, że można sobie powiedzieć: hop, siup, raz, dwa, ja już się nie smucę, jest dobrze. Możemy przestać pokazywać, że się smucimy, jasne. Możemy, bo po usłyszeniu uśmiechnij się, możemy zrobić mnie. Już się uśmiecham. Wszystko dobrze. Tylko że w środku nadal jest nam jeszcze gorzej. Dlatego, że mało, że jesteśmy smutni, to jeszcze jesteśmy nieadekwatni. Czujemy się nieadekwatni. Czujemy, że otoczenie nie akceptuje tego, że jesteśmy smutni, więc powinniśmy ten smutek maskować. I zostajemy z tym smutkiem całkowicie sami. A nic bardziej tego smutku nie karmi niż właśnie samotność. O wiele bardziej pocieszające dla tej osoby, która jest smutna, jest płacze, jest w rozpaczy, jest po prostu bycie z tą osobą, pozwolenie jej na tą rozpacz, towarzyszenie jej w tym smutku. O wiele lepiej niż powiedzieć: wszystko będzie dobrze, nie smuć się, jest powiedzieć: widzę, że jest ci bardzo, bardzo źle. Widzę, że ta sytuacja jest dla ciebie mega trudna. A jeżeli nie potrafimy niczego takiego powiedzieć, jeżeli zwyczajnie nie wiemy, co powiedzieć, bo w wielu trudnych sytuacjach, zwłaszcza wobec osób dorosłych, a już w ogóle kiedy dotyczą one dzieci, jeżeli chodzi o śmierć, o jakąś wielką stratę, o chorobę, to tak naprawdę nie wiemy, co powiedzieć i nie ma w tym nic złego. Jeżeli nie potrafimy sobie wyobrazić czyjejś straty, czyjegoś smutku, czyjegoś żalu, i nie wiemy, co mamy powiedzieć w tej sytuacji, to najlepiej jest nie mówić nic. I to jest dobre. Lepiej nie mówić nic, niż mówić cokolwiek. Tak samo, jeżeli dziecko straciło swoje ulubione zwierzątko, albo nawet straciło swoją ukochaną zabawkę, a my nie potrafimy powiedzieć niczego mądrego, niczego, co opisałoby ich emocje, bo po prostu nie potrafimy się do nich w żaden sposób ustosunkować. Czasami to, co jest rozpaczliwe dla dziecka, co jest straszliwe, co jest dla niego powodem niemalże załamania, dla nas jest po prostu małą rzeczą i my nie rozumiemy tej rozpaczy. My jej nie musimy rozumieć, my jej nie musimy współodczuwać. ale powinniśmy zaakceptować to, że dziecko to widzi w ten sposób, że dla dziecka to jest bardzo smutne. Jeżeli nie potrafimy tego współodczuć, nie potrafimy nic mądrego powiedzieć, to naprawdę najlepiej jest milczeć, przytulić tą osobę, dać jej wsparcie, dać jej dotyk, dać jej bliskość, dać jej przestrzeń do tego, żeby przeżyła ten swój smutek, dać jej przestrzeń do tego, żeby sama wypowiedziała to wszystko, co w niej jest. Nie zagłuszać tego, nie zagadywać. Po prostu osoba, która jest smutna, która płacze, potrzebuje tego, żeby ktoś przy niej był. Żeby ktoś był dla niej wsparciem, żeby ktoś był oparciem, żeby po prostu akceptował i był. I to wszystko. Nie musimy mówić. Im mniej mówimy, tym lepiej, bo tym bardziej pozwalamy, dajemy przestrzeń tej osobie. Im bardziej zagadujemy, tym tej osoby jest w tej naszej relacji mniej, a to ona potrzebuje tego, żeby być. Więc jeżeli chcemy kogoś naprawdę pocieszyć, to lepiej nie gadać, a jeżeli chcemy gadać, to mówmy o tej osobie i o tym, gdzie ona jest w tej chwili, nie o tym, co będzie w przyszłości. No to jeszcze będzie czas. Nie każmy jej przestać odczuwać tego, co odczuwa. Znajdźmy przestrzeń na te emocje, które są teraz. One przeminą. Pozwólmy im być, a odejdą. Im bardziej będziemy je przeganiać, tym bardziej będą obecne. Możemy je zamaskować, ale one nie odejdą, jeżeli my im każemy. Pozwólmy im odejść swoim torem. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że nie było to za długie. Dzięki i do usłyszenia. Jeżeli macie ochotę, to mnie zasubskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek. Będę Wam się wtedy wyświetlać, będziecie na bieżąco. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.